W poprzednim odcinku wyjaśniliśmy, ze czym jest system. Dziś spróbujemy wyjaśnić, jakie prawa obowiązują w podejściu systemowym. Zapraszam. Może zanim jeszcze przejdziemy do praw, to jeden przykład. Czy elektrownie wiatrowe są korzystne dla środowiska, czy też nie? Wszystko zależy od tego, jak będziemy to mierzyć. Czy podejdziemy do pomiaru z punktu widzenia tylko pojedynczej elektrowni, czy całego systemu? Kilka lat temu w Niemczech przetoczyła się dyskusja właśnie na temat wpływu elektrowni wiatrowych na emisję CO2. Skąd się to wzięło? Otóż okazało się, że w upalne dni 60, nawet 80% energii wyprodukowanej w Niemczech pochodziło. Z odnawialnych źródeł energii. Tymczasem trzeba pamiętać, że elektrownie węglowe działają w taki sposób, że nie da się ich tak po prostu wyłączyć. Więc jeżeli jest akurat upalny dzień, to elektrownia musi ciągle działać. Może do pewnego stopnia zmniejszać produkcję energii, ale nie jest w stanie tego wyłączyć. W związku z czym elektrownie Musiały ponosić koszty, w związku z tym musiały te koszty próbować obniżać, ponieważ nie sprzedawały energii. W efekcie zaczęły używać gorszego węgla. W efekcie wzrosł, wzrosła emisja CO2. Więc jeżeli policzylibyśmy całkowitą emisję z całego systemu energetycznego, to po wprowadzeniu odnawialnych źródeł energii ta emisja wzrosła, a nie spadła. To są problemy. Nie bierzemy pod uwagę, czasem nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć tych problemów, bo te systemy są tak skomplikowane. A więc pamiętajmy, że dobre zrozumienie systemu prowadzi nas do podejmowania racjonalnych decyzji. Natomiast podejmowanie decyzji na podstawie fragmentarycznej wiedzy, na podstawie mody, nie jest dobrym pomysłem. Ale przejdźmy teraz do praw. Na początek zastanówmy się, jak System zachowuje się wobec ogólnych praw, które znamy. Weźmy na przykład prawa termodynamiki. Wiemy z nich, że w systemie zamkniętym ilość energii powinna być stała. Powiedzmy, że mierzymy sobie ten system i stwierdzamy, że w jakimś okresie czasu ta, energia, ta ilość energii się zmieniła wzrosła, spadła, co się mogło stać? Czy to prawo nie ma zastosowania naszego systemu? Niektórzy stwierdziliby, to prawo należy zmienić, ono jest nieaktualne, nie działa w tym systemie. Otóż, jeżeli mamy dobrze utrwalone prawo, które wiemy, że działało i działa w wielu sytuacjach, to zanim je odrzucimy, powinniśmy bardzo dokładnie się przyjrzeć naszemu systemowi, a przede wszystkim naszemu systemowi pomiarowemu. Może się bowiem okazać, że pomiar był źle przeprowadzony, że precyzja urządzenia pomiarowego jest niewystarczająca. Musimy też pamiętać, że w fizyce nie ma czegoś takiego jak pomiar bez wpływu na obiekt mierzony. Każdy pomiar wiąże się z dodaniem lub odjęciem jakiejś energii. A więc, zanim stwierdzimy, że jakieś prawo nie funkcjonuje, Zanim obalimy jakieś prawo w naszym systemie, najpierw trzeba zebrać bardzo dużo informacji i upewnić się, że na pewno e, wszystkie pomiary zostały wykonane poprawnie. Taki przykład mieliśmy kilka lat temu e, w Cernie, gdzie nagle w doświadczeniu okazało się, że cząstki przyspieszyły do prędkości większych niż prędkość światła. Rewolucja w fizyce? No, po kilku tygodniach okazało się, że nie. Tylko niedokręcony kabel z urządzenia pomiarowego, który spowodował, że dane były przekłamane. A więc pierwsze prawo, które tutaj musimy sobie wprowadzić w podejściu systemowym, to prawo zachowania praw. Jeśli mamy jakieś dobrze utrwalone prawo i ono funkcjonuje, to zanim stwierdzimy, że należałoby je obalić, musimy się bardzo dobrze zastanowić. Takie prawa nazywamy paradygmatami. A więc albo te informacje, które zebraliśmy, które uważamy za fakty, są nieprawidłowe, są nieprawdziwe, są nieprecyzyjne, albo być może nasze rozumienie tego prawa, czy ta definicja, którą się posługujemy, jest niewłaściwa. Ale zazwyczaj to prawo będzie obowiązywać. Oczywiście może się zdarzyć, że zmienimy paradygmat. Ale to wymaga długotrwałych badań, a na pewno nie jednej obserwacji w jakimś pojedynczym systemie. Drugie prawo, o którym trzeba powiedzieć, to prawo niezależności obserwacji od oznaczeń. Zwykle zakładamy, że sposób w jaki oznaczamy nasze obserwacje, nasze wyniki, w jaki sobie je zapisujemy, nie ma wpływu na interpretację. Okazuje się, że nie do końca tak jest. Weźmy dość stary już przykład. Jeżeli psi ogon nazwiemy nogą, to ile nóg będzie miał pies? 4 czy 5? Generalnie przyjmujemy, że wyniki, interpretacje nie powinny zależeć od oznaczeń. Jeżeli coś jest nogą, to jest nogą. Jeżeli jest ogonem, to jest ogonem. Niezależnie od tego, jak to nazwiemy. Jednak w praktyce bardzo często to mylimy. A więc powinniśmy dążyć do tego, aby obserwacje były niezależne do znaczy. Fizycy na przykład od wielu lat stosują nazwy, które w jak najmniejszym stopniu odnoszą się do jakiejś specyfiki, specyfiki badanych obiektów. Jeżeli prześledzicie, jak nazywane były na przykład kwarki. Zobaczycie, że zrobiono to w taki sposób, aby z niczym się to nie kojarzyło. Właśnie po to, aby oddzielić oznaczenia od interpretacji. O kolejnych dwóch prawach już wspomniałem w poprzednim odcinku, to podej... prawo kompozycji i dekompozycji. Przyjmujemy, że całość jest czymś więcej niż zbiorem elementów, z których się składa. Ale jednocześnie przyjmujemy, że zbiór tych elementów jest czymś więcej. Niż całość. Wydaje się to paradoksem, ale tak nie jest. Całość działa wspólnie, tworzy wartość, której żaden z tych elementów nie byłby w stanie wytworzyć. Mówimy tu o synergii. Ta synergia może być pozytywna lub negatywna. W przypadku poszczególnych części musimy pamiętać, że te części mogą mieć różne zastosowania. Weźmy nasze przedsiębiorstwo. Pracownicy przychodzą do pracy i są częścią systemu, którym jest przedsiębiorstwo. Ale pracują tylko 8 godzin. Potem wychodzą z pracy. A więc nasz system, którym jest przedsiębiorstwo, nie uwzględnia wszystkich aspektów pracownika, jako człowieka, który w tym przedsiębiorstwie się znajduje. A więc prawo kompozycji i dekompozycji pozwala nam na. Równoległe stosowanie podejścia holistycznego, całościowego, jak i redukcjonistycznego, w którym będziemy analizować poszczególne elementy. Kolejna zasada, o której powinniśmy sobie powiedzieć, to zasada przyjmowania wielu punktów widzenia. Tak jak na tym rysunku, możemy zobaczyć albo młodą kobietę, albo starą kobietę. Bardzo często jest tak, że z różnych punktów widzenia. Różnie, pod różnym kątem patrząc na nasz system, będziemy widzieć zupełnie różne rzeczy. Bardzo trudno jest zobaczyć wszystkie kwestie naraz. Tak jak na tym rysunku znowu. Bardzo dużo trzeba ćwiczyć, żeby być w stanie jednocześnie zobaczyć oba rysunki na jednym prawda? i starą, i młodą kobietę. Niektórzy na początku nie są w stanie zobaczyć jednej lub drugiej. Dlatego bardzo jest ważne, abyśmy analizując system, Robili to w zespołach, aby połączyć różne punkty widzenia, osoby, które z różnych punktów na to patrzą. I trzeba od razu założyć, że te punkty widzenia mogą być różne i że to, że ktoś ma inny punkt widzenia niż my, nie oznacza, że to jest źle. To, że ktoś inaczej interpretuje pewne sytuacje, to nie znaczy, że ta interpretacja nie jest, nie jest tak samo ważna jak nasza. Po prostu z różnych punktów widzenia ten system może różnie wyglądać. Więc nie możemy ignorować innych punktów widzenia, nie możemy ich od razu oceniać jako złe. Powinniśmy zastanowić się, jaki jest wspólny mianownik, w jaki sposób możemy lepiej zrozumieć system, analizując wiele punktów widzenia. Tak więc kwestia szacunku do innego punktu widzenia i praca zespołowa. Kolejna sprawa to dobre przeprowadzenie obserwacji. Dobre to znaczy takie, które nie uwzględnia wcześniejszych doświadczeń czy wcześniejszej wiedzy, którą posiadaliśmy. W szczególności chodzi mi o sytuację, gdzie mamy jakieś wyobrażenie o tym, jak system powinien działać, i to wyobrażenie przekładamy sobie na faktyczne działanie systemu. Weźmy bardzo prosty przykład. Jeżeli weźmiemy Taki klasyczny rtęciowy e, termometr i włożymy go do gorącej wody. Co się stanie? Pewnie większość z Was odpowie: temperatura wzrośnie. I w zasadzie tak powinno być. W dłuższym okresie tak będzie. Ale pierwsze co się stanie, to temperatura odrobinę spadnie. Dlaczego? Dlatego, że zanim rtęć się nagrzeje, nagrzeje się szkło. Szkło się rozszerzy i wskazanie temperatury opadnie. Dopiero potem zacznie rosnąć dyrtęć, zacznie się podgrzewać. Takie niedokładne obserwowanie, obserwowanie yy, uwzględniające wcześniejsze doświadczenia, wcześniejszą wiedzę, może prowadzić do tego, że źle zinterpretujemy system, że źle zrozumiemy, jak ten system funkcjonuje. Na koniec zastan zastanówmy się nad kilkoma przykładami. Zastanówmy się, czy są to systemy, czy zbiory. Pierwszy z nich składa się z trzech elementów. Mamy tutaj wieżę Eiffla, Muzeum Lenina i Statuę Wolności. Czy to jest system, czy to jest zbiór? Czy jest jakaś relacja, która pomiędzy nimi zachodzi? Nie bardzo. Dlatego raczej będziemy mówić, że jest to zbiór. W drugim przypadku mamy nazwiska poetów. Zwróćmy uwagę, wszyscy poeci zaczynają się na literę M. I potem mamy trzy kropki. Te trzy kropki sugerują, że jest ich więcej. A więc być może jest to jakiś element e, jakiś element całości. A całość to mógłby być już jakiś system. Czyli wszyscy poeci na literę M. Prawda? E, więc tu możemy się zastanawiać, czy to nie jest rzeczywiście już system. Pudełko zapałek. Ktoś powie: No, to są tylko zapałki. Ale. Oprócz zapałek mamy jeszcze opakowanie i zachodzi relacja. Bowiem, żeby zapalić zapałkę, potrzebujemy opakowania. Musimy potrzeć o opakowanie. Więc jest relacja. Słaba, ale jest. Jest to już system. Silnik samochodu. No myślę, że nikt nie ma wątpliwości. To jest system. Ale również cały samochód jest systemem. Znów, czy to nie jest jakoś sprzeczne, że to silnik samochodu jest systemem, i cały samochód jest systemem? O tym powiemy sobie w jednym z kolejnych odcinków. A na dzisiaj dziękuję. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, do subskrypcji. Do zobaczenia.